Cześć moi drodzy, ostatnio kupiłem na promocji na przecenie pistolet do kleju z Parkside'a. Jest to taki mały pistolet. No i dzisiaj go sobie rozpakujemy i przetestujemy. Dobra, pudełeczko puste. Mamy pistolet taki, zobaczcie w porównaniu na mojej dłoni, taki mały pistolet. Mamy w zestawie dwie pałeczki kleju na gorąco. No i mamy oczywiście instrukcję. Zobaczymy sobie taki mały test, sobie zrobimy. Sprawdzimy, ile minie czasu od podłączenia do prądu pistoletu do momentu, aż nam ten pistolet się zagrzeje. Dobra, tu jeszcze zobaczcie, mamy przykręcony do przewodu taki mały trójkącik metalowy i to jest, tutaj go sobie montujemy z przodu, trzeba go delikatnie rozgiąć. O, i mamy taką podstawkę schowaną, tutaj przewód trochę przeszkadza. O, w ten sposób. Dobra. Umieścimy sobie tutaj pałeczkę z klejem. Ja robię cięcie, podłączam do gniazdka pistolet i nagrywamy dalej. Tutaj się postaram Wam wkleić stoper na filmiku, żebyście widzieli, po jakim czasie zacznie lecieć stąd klej. Dobra, moi drodzy, pistolet podłączony właśnie i zobaczymy, po jakim czasie zacznie lecieć klej. Dobra, moi drodzy, minęło niecałe 2,5 minuty i zobaczcie, już nam klej tutaj leci. Tak to właśnie wygląda. Są to małe pałeczki kleju, więc one nie starczą na jakiś zbyt długi czas, ale rozgrzewanie tego pistoletu mniej więcej 2,5 minuty. Zobaczcie, przycisnąłem zaledwie 3-4 razy i już tej pałeczki z klejem nie ma. No i dalej bez włożenia drugiej tego nie zrobimy. Ogólnie pierwsze wrażenie wydaje mi się, że jest ok. Wiadomo, to jest wszystko plastik, ale myślę, że tyle, ile ten pistolet będzie używany, a nie będzie to zbyt często na pewno, to myślę, że na spokojnie ten pistolet wytrzyma. I do takich podręcznych rzeczy myślę, że na pewno będzie ok. Także długo się nie rozgrzewa. Wykonanie też jest ok. Kabelek ma około tam metra z haczykiem. Także jest też, myślę, ok. Gdzieś tam podręcznie sobie przy stoliku coś tam posklejać. Na pewno się przyda do jakiegoś tam majsterkowania i tym podobnych rzeczy. Czy nawet coś tam w samochodzie nawet podkleić. Tak samo się może przydać. Zapraszam Was do polubienia, zostawienia komentarza. Może mieliście też styczność z takim właśnie pistoletem, bądź z innymi pistoletami, które byście mogli polecieć. I to tyle, tak? Dziękuję za oglądanie. Zostawcie również subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco i nie chcecie przegapić następnych filmów.
To jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Siemanko.